Filip Wiszniewski dla portalu Fight Sporta ze mną. Szczęśliwa, uradowana, ale przede wszystkim zwycięska Karolina Zupeczka-Gackowska. Karola, co ty czujesz? Bo widzę, że jest grubo po prostu. Z ręką na sercu, ja dużo wizualizowałam, gdzie nie potrafię zazwyczaj, staram się, ale jest mi ciężko przez moje właśnie takie ADHD, że tak powiem, że jest mi wszędzie pełno i jestem taka uśmiechnięta, ale pierwszy raz w życiu byłam, raczej to były moje pierwsze przygotowania, ja czułam taki spokój, nie mogłam się z tym odnaleźć, że jestem tak dobrze przygotowana, zaczęłam w to wątpić, a jak weszłam już tam do klatki i poczułam tą szybkość i mówię, nie, no to mi się śni, że jest mi tak łatwo po prostu. Ja mam duży do niej respekt, dlatego gdzieś te niektóre początki naprawdę może to słabo wyglądało, ale musiałam ją wyczuć i po prostu nie dowierzałam, że tak dobrze się czuję. Także po prostu, no jeszcze do ciebie to nie dociera, ale no wygrałam i właśnie nie wiem, czy jednogłośnie, czy nie jednogłośnie. Jednogłośnie. Ja pierdolę. To już tym bardziej. Ewa nie zgadzała się. Tak, dlatego nie zgadza się z tym, że ojejku dostała głową, tak? Bo ona się chciała tego odnieść, że dostała do mnie z główki. Tak, to jest normalne, jakby ferwór walki. To nie było tak, że ja chciałam celowo, po prostu trenuję zapasy. To jak ona ma odruchy i łapała mi za stanie i zaczęła mi szarpać za top, to ja gdzieś tam miałam odruch, że chciałam paść ten klicz poprawnie, a gdzieś ta głowa mi tam szła i to nie było, że celowo z główki, to po prostu było w ferworze walki, więc to nic nie było zaplanowane. No taka jest walka, tak? Raz dostała też palcem w oko, nie ze mną, ale kiedyś dostała, to jest po prostu ferwor walki, wszystko może się wydarzyć. Ja też nie jestem pewny tego werdyktu, bo na hali było głośno, ale mówisz o tych wizualizacjach. Czy tak. W wielu z nich jednak wątpiłaś w siebie, czy przeważały te dobre? Miałam tak, że dużo wizualizowałam sobie, że jestem w ciężkich momentach, i że jest mi bardzo ciężko i że to będzie bardzo ciężka walka. I nagle jak już weszłam do środka i nagle poczułam ten dystans, poczułam tą szybkość, mówię, ej, jest mi zbyt dobrze się tu czuję, nie? Czy to jest możliwe, to jest mistrzyni świata. Karolina, ty nie miałaś tyle czasu, żeby się tak przygotować, a czułam się naprawdę dobrze. Byłam naprawdę świetnie przygotowana, trenerzy włożyli ogrom serca. Sparing partnerki, jakim przygotowali dziewczyny, Monika, jejku, Oliwka, Laura, dziękuję wam bardzo za to, że byłyście ze mną na treningach, bo dały mi kawał dobrego wsparcia. W mojej opinii pierwszy moment wyglądał na dość taki krytyczny, ponieważ no, widać było przewagę dystansu. Jaki był twój plan na tę walkę? Właśnie wpadać nieco w ten klicz, zadawać krótkie ciosy, tak zwany brudny boks, z czego w MMA słynął m.in. Marcin Wrzosek. Wiesz co, u mnie było celem to, że jestem bardzo szybka i dynamiczna. Chciałam wpadać, uderzać i uciekać. Wyczekać jej moment, oddać i od razu zaatakować i uciekać, ciągle być w ruchu. I to mi się chyba udało, że byłam ciągle w ruchu. Wiadomo, były momenty, że po prostu gdzieś tam wątpiłam, więc jak już łapałam ten klincz, nie chciałam się tyle szarpać, jak już mnie tam łapała, bo czułam, że ona bardziej tego klinczu szła. Gdzieś tam to miała być mój taki plan B, że jak się będę gdzieś tam gorzej czuła, bo jak mnie zaskoczy jakiś cios, to łapię klincz, a gdzieś tego klinczu to bardziej ona szukała. A sędzia ringowy zwracał ci w pewien sposób tak. Uwagę na te faule, było takie zagrożenie, żeby utracić na przykład punkt? Chodziło tak, była taka sytuacja, dlatego że ja z zapasów mam niższą stójkę po prostu. I ja wchodząc, ja tak od razu pokazuję, to jak chciałam wchodzić w ten klincz, to wchodziłam gdzieś blisko ręki, ona po prostu podnosiła rękę, głowę, żeby moją głowę wpuścić. Ja po prostu, ojejku, nisko ma głowę. Nie wejdź mi w nogi teraz. Wpuszczała. Nie, postaram się nie, chociaż tęskniłam teraz zapasami, nie powiem, że nie. 2,5 miesiąca miałam zakaz na zapasy. Ledwo jak wrócę na mat, to od razu robimy zapasy. Stęskniłam się. Karola, no to jak to było z tą Ewą? Tam była zła krew, o co tam w ogóle chodziło? Ja wiem, machina medialna, to musi wszystko pędzić jak pociąg w TeleExpressie, ale tak szczerze. Z ręką na sercu jest dla mnie totalnie obojętna. Szkoda mi jest jej pod kątem takim, że ma tyle lat i takiego czegoś się zniża, jakby do takiego zachowania w mediach. Ja rozumiem, że to jest PR, to ma się sprzedać, ale nie chciałabym tak się prowadzić na co dzień. Mam 23 lata, jestem z siebie bardzo dumna, co zrobiłam. Jaką ciężką pracę włożyłam i jakby nie mam nic do niej, ale na pewno nie pogadamy, pręki i nie zbiję. Po prostu za te przyjaźnictwa, które mi mówiła, nie jestem osobą taka, która nagle schowa to do kieszeni i wiesz co, może mi się ze mną na kawę, sorry, nie. Ta zupa, którą jej ugotowałaś, ta, która też ona rozgniotła. Widziałeś jej twarz? Widziałeś jej twarz? No właśnie to mogę jej przeżuwać i dawać tak, o, samolocik leci, samolocik. Ale nie jestem taka świnia, więc odgrzej i zjedz sobie sama. To była dosyć gęsta zupa, ale to ty też miałaś tutaj dużo do stracenia, bo ciągle podkreślałaś, że to ty jesteś sportsmenką i pamiętasz walkę Marcina Zrzoska z Don Casio. Czy to on miał dużo do stracenia. Ja miałam dużo do stracenia, wszyscy mnie skreślali. Ja byłam jeszcze wczoraj, przedwczoraj, chodziliśmy. Ja wiem, jako sportsmenka. Mówi, jesteś za ładna, żeby się bić. Ty naprawdę chcesz pokonać Ewkę, jak ty wyglądasz? Mówię, ale jak ja wyglądam? Kto ci tak powiedział? Chodziliśmy, wiesz, byliśmy w hotelu, byli tam różni ludzie, albo inni trenerzy, inni menadżerowie. Podchodzili do mnie, jesteś super dziewczyna, masz fajną energię, ale nie nadajesz się do sportu, jesteś za ładna. Ja mówię, serio? To zobaczysz moją drugą twarz. Może nie pokazałam w 100% siebie, bo troszeczkę się zaskoczyłam moją formą, to było pierwszy raz, kiedy byłam tak przygotowana, ale obiecuję, że każdą następną walkę będzie jeszcze więcej emocji, ja to obiecuję, bo włożę całe serce, czułam się fenomenalnie i jestem w szoku, że mogłam się tak czuć. Będzie tylko lepiej, obiecuję. To ja dam ci panel do powiedzenia i odpowiedzenia tym wszystkim ludziom. Znasz mi? Nie, ja wiecie co?
pamiętajcie, jaką energię dajecie, taka energia do was wraca. Ja dla wszystkich hejterów naprawdę wysyłam dużo pozytywnej energii, znajdźcie swoją zajawkę. Ja kocham moich ludzi, którzy są ze mną, mam świetnych odbiorców i wam bardzo wszystkim za to dziękuję. Naprawdę. Ty chcesz zapasy, ale odnoszę takie wrażenie ze względu na to, iż teraz dobrze się jako zapaśniczka w stójce pokazałeś, że żadna rywalka tutaj nie weźmie z tą walki w MMA. Spodobała mi się stójka. Jak jesteśmy we freakach, to skończę jakieś 2-1. Jak na to są freaky, niech będzie ciekawie. Zróbmy coś fajnego, jak już mam tutaj być. Bo jeżeli chodzi o MMA, to zostawmy zawodowstwu. A jeżeli chodzi o środki walki K1, może nawet sam boks. Nie ma problemu, jestem otwarta, jak najbardziej. To ma być coś ciekawszego, to ma być ewentualnie, żeby głowę trochę rozerwać, co nie? To są freaky, bawmy się. Na ile walk masz kontrakt? A nie mogę zdradzić. Może jeszcze mnie zobaczycie. To tak. A chcielibyście? To na koniec. Opisz krok po kroku. Ostatni gong. Jakie emocje tobie towarzyszyły? Czy to był jeden wielki, ogromny kamień z serca, czy bardziej taka eksplozja? Mówisz już o tym gongu po końcu, tak? Na sam koniec. Szczerze, to było takie, o ja pierdzielę, to już jest koniec. Gdzieś tam... Inaczej czas leci, prawda? Jasne, że tak. Tam każdy czas się inaczej jakby dłuży, nagle przyspiesza, nagle zwalnia. Nie mogłam trochę w to uwierzyć, że to już jest koniec. Gdzieś tam jeszcze bym jedną rundę chciała, bo gdzieś tam czułam, że dopiero się rozkręcam, nie zrobiłam mojej po co ryzykować? Akcji. Wiem, ale miałam takie dwie takie akcje, gdzie tak pracowaliśmy, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zrobię, więc jej nie zdradzę. Zrobiłaś wszystko, co chciałaś? Nie zrobiłam wszystkiego, tak jak mówię, po prostu bardzo mnie zaskoczyła moja dyspozycja. Była fenomenalna, naprawdę. I to mnie trochę tak zaskoczyło, bo nigdy nie miałam możliwości się przygotować. Wow, naprawdę sama się zaskoczyłam, ja naprawdę w to nie dowierzam, co się stało. Z ręką na sercu. Naprawdę. Tyle dzisiaj. Karolina Gackowska, ja bardzo dziękuję. No i czekam na więcej, bo to, co zrobiłaś, to było fenomenalne. Nawet nie ze względu na styl, ale na to, że tak jak powiedziałaś, każdy, absolutnie każdy cię skreślał. Także dziękuję. Bardzo dziękuję.